Witam was, moi kochani, serdecznie w kolejnym odcinku z gry Subnautica Below Zero. Ja jestem Vigo, a przed wami lodowa kraina i wyruszamy znowu Snow Foxem w podróż po tych piaskach. A dlaczego witam was przy takim właśnie spauzowanym ekranie? Ponieważ jest strasznie głośno na zewnątrz, a nie chcę, żeby mi czas upływał też. Wiem, że można sobie zaznaczyć opcję, że jak się tablet włączy, to zatrzyma się wszystko, ale no dobra, no nieważne. Otóż, moi drodzy, kilka rzeczy. Dziękuję wam za wszystkie komentarze, jest świetnie. Jakie mam plany na dzisiaj? Otóż nie mam planów, ja chcę polatać sobie jeszcze tym Snow Foxem. I wiem, że jak leciałem wtedy i zeskanowałem jakiś artefakt, to tam były jeszcze światła i one mnie prowadziły gdzieś, tylko ja później byłem taki skołowany, bo było ciemno i ten lewiatan z tym, nie wiem, to chyba jest lewiatan, z tym wielkim żarzącym się pyskiem, dziobem czy czymkolwiek ciągle mnie gonił i wyrzucał mnie z mojego Snow Foxa, więc nie jestem pewien, czy tam coś jest jeszcze. Ja domyślam się, że gdzieś miała być jakaś jaskinia z zamrożonym lewiatanem i teraz nie wiem, czy to jest tutaj gdzieś, czy po prostu ja muszę jeszcze płynąć gdzieś indziej. Wydaje mi się, że to jest tutaj, no ale no poszukajmy. Te fioletowe drzewka jeszcze tam chcieliśmy zeksplorować troszeczkę więcej, bo tam przecież byłem moim prawnem, może teraz sobie Snow Foxem polatam tam. Czy będę bazę budował tutaj? Kurczę, nie wiem. Wiem, że sugerowane było tutaj, pisałeś mi w komentarzu, że mam tą bazę wybudować, że jest sugerowana. Ja wiem, ale kurczę, przecież mój Sea Truck to jest naprawdę baza. Po cholerę budować kolejną bazę tutaj? Może, no dla fanu można, ale nie wiem. No nie wiem, może później, nie wiem. Jak będzie mi się już jeszcze chciało wrócić do tej gry i będzie chciało mi się jeszcze w nią grać, to może zacznę budować bazę naziemną. Chociaż z drugiej strony nigdy nie budowałem bazy naziemnej. Może warto by było coś postawić. No nie wiem. Naprawdę nie wiem. Też mówiliście, żeby, właśnie też pisałeś tak, że właśnie, żeby tutaj, no po co zabijałem te zwierzaki, te stalkery, i że jak będę po kminie, to będę mógł sobie go swoić. I wiecie co, i to jest bardzo fajny pomysł. Chciałbym to zrobić, ale nie wiem, czy ja mam, czy ja wiem jak. Wydaje mi się, bo pamiętam, że Margarita, ona rzuciła owoc Prestona stalkerowi i on sobie go sobie zajadał, to był jego przysmak, więc może jakbym mu dał taki owoc Prestona, to może by mnie polubił. Może, to bym musiał zrobić taką rundkę do bazy po Prestona owoce i wrócić. Ale dzisiaj przede wszystkim jeszcze raz Snow Fox. Jeżeli będzie ciekawie, to świetnie, a jeżeli będzie nudno, to wytnę. A jeżeli będzie dla mnie ciekawie, a dla was nudno, a no to trudno, będziecie musieli albo obejrzeć, albo go po prostu ten odcinek pominąć. Dobra, lecimy, zaczynamy. Jest ranek, się wyspałem. Więc teraz chciałbym skoczyć tutaj na Snow Foxa. Jakie warunki pogodowe? No jak zawsze kiepskie. Czy ja mógłbym w opcji tutaj dostępność. Aha, jest tutaj ta pauza w PDA. Dobra, zrobię ją. Ponieważ. Aha, i faktycznie spauzowane. Super. Ponieważ może mi się to przydać jeszcze. O właśnie, i dlatego włączę sobie mapki. Ja wszystko przejrzałem, te wpisy różne. Teraz tak. Ja myślałem, że to może będzie gdzieś też tutaj. To nie jest to. To jest cały czas tutaj. To jest ten rejon. Ten rejon i ten rejon musimy jeszcze raz dobrze zbadać. Byliśmy tutaj i później gdzieś tam uciekliśmy, nie wiem, ale może mnie interesuje to. Ja nie wiem, czy to jest coś naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ważnego. Być może tak. Nie wiem, co jest tutaj jeszcze, moi kochani. Nie mam pojęcia. Warto by było tam dotrzeć. No i ten rejon. Ja później pytałem się, no właśnie ten rejon, niby te grzybki, co ja mówiłem, tutaj mnie cały czas na tych terenach atakuje ten lewiatan. Mi się wydaje, że ja widziałem jakąś tutaj gdzieś w dół taką, prowadziły mi jakieś znaki świecące, światła zielone, gdzieś do jaskini. Ja później tutaj tymi gdzieś jeździłem i coś znalazłem, ale kurczę, może przy odrobinie szczęścia uda mi się jeszcze tutaj dolecieć i pozwiedzać jeszcze dobrze to miejsce. A teraz najpierw chciałbym
wskoczyć na Snow Foxa i ruszyć w stronę Fi i w miejsca, gdzie... Czekajcie, a może tędy nawet? Trochę inaczej, chociaż to też jest strona Fi. No też. I chciałbym zobaczyć, dotrzeć jeszcze w jakiś sposób, jak mi się uda, do tych... Ojej, no. Żebym go za bardzo nie zrozwalił. No i już się tutaj... Ale on się z nim ciężko skręca. Ciężko się nim jeździ. Dobra, tam jest Fi. A ja bym chciał dotrzeć do rejonów z tymi... Tu jestem przy Fi teraz. Ja bym chciał dotrzeć tutaj, tędy. Może tędy mi się uda jakoś dotrzeć do tego rejonu. Czyli tamtędy. Wodą może. A może i... O, tam jest ten dok, który właśnie na mapce był. Tak jest, tak, tam chcę przypłynąć. Znaczy przypłynąć, dostać się. Dobrze, dobrze, dobrze kminisz. Dobrze kminisz. Jak tutaj kolega mówił, że o kminieniu, to... Stój, stój, stój. Tam chcemy zjechać. Ja bym chciał... Ja się boję zeskoczyć. Chyba zeskoczyłem trochę. No i sobie zniszczyłem mojego... Nie chcę robić krzywdy moim przyjaciołom pingwinom. Wydaje się tutaj bezpiecznie w miarę, więc ja sobie zejdę na prawie Foxa. Cześć, pingwinek. I zobaczmy. Co my tutaj mamy w pobliżu? Dobra. Poczekaj sobie, Snow Fox. Ja pobiegnę zobaczyć, co jest tu. Widzę, że Stalker już leci do mnie. Włóknista siatka. I to tyle. Jezu, jak ja kaleczę ten fok, tego foksa. Dobra, słuchajcie, jestem tutaj. Tutaj coś jest... Tutaj, dobra, ale chyba to mnie interesuje. Czyli tą wodą muszę przelecieć tutaj. Czyli w tamto miejsce? Tu jest cały czas ta woda i ona chyba tam prowadzi. A co tutaj jest? Ups, przepraszam, pingwinku. Ale tutaj może być jakaś jaskinia. Spaduwa. Tu jest jaskinia stalkerów. Z powrotem do wody wyszedłem. I? I czy to ja tutaj miałem być? Zostaw mnie, Stalker. O, dwa mnie aż gonią. Och, Stalkery, no. Gońcie się. Cholera, dajcie mi spokój, no. Zniszczą mi za chwilę mojego Snow Foxa. O, tutaj coś jest.
Kurczę, gonią mnie. No nie wiem, czy dobrze tutaj wpadłem. Gdzieś tutaj powinno coś być jeszcze, może. Tutaj mamy coś na... Szybko napraw. Dangerous weather approaching. Seek shelter. Tutaj jest miejsce na pinglina. Pytanie teraz, czy... Czy jest gdzieś tutaj Stalker? Dobra, pinglin, masz chwilę. Nie to! Weź PDI. Kurczę, a tam może być fajne rzeczy mogą być. Tracę zasięg już. To jest to, co miałem zwiedzić chyba. Tam może coś jest. Dobra, ja muszę zobaczyć, jak moja postać się trzyma. Kurczę, bardzo mi korci tamto miejsce. Ale co, ja nie mogę z nią wejść tutaj? Się obawiam, że moja postać zaraz zginie. Jeżeli ją stalkery zaatakowały albo zimno dopadło. Żyjesz jeszcze? Dobra, weź go. Czekaj, muszę się ogrzać. I się zastanowić, co teraz. Tutaj są naprawdę fajne tereny. Wolałbym, kurczę, biegać bez chyba Snow Foxa nawet. Po tym terenie. Czy ja tam nie wejdę, nie? Kurczę, ja bym tam chciał wejść. Dobra, ogrzej mnie. I co teraz? Chciałbym zejść na dół jeszcze. Czołówki nie wziąłem, nie? Oczywiście, że nie. Bo po co? Bo po co, nie? Ale pytanie, czy tak naprawdę... O! No faktycznie, mogę wrócić... Mogę wrócić... Przecież do domu, teleportując się, mógłbym to spróbować. Ale bardzo mi zależy na tym, aby, kurczę, odkryć w końcu... Wszystko, co bym tutaj mógł. Chciałbym znaleźć tą jaskinię. Gdzie ja? Skąd ja przyszedłem? Skąd ja przyszedłem? Stąd. Kurczę, te światła, one pokazują, one do czegoś doprowadzić mnie chcą. Słuchajcie, mamy te lampki, dobra. Tutaj przy tym byłem już, prawda? Przy tym byłem. No i teraz tak. Jestem tutaj. Tutaj to byłem. Byłem przed chwilą tu. PDA. A może coś więcej? O! Ten się drze. Jak on tam miał? Nie wiem, jak się nazywa on, ale to wiecie, o kim mówię, o tym szurniętym. No i tak, mamy to światło.
Jedno i drugie. Znowu brzydko pada, holender jasny. Mamy to światło. I stalkery. No dobra. Snowfoxa fragment, którego ja nie chcę. Dangerous weather approaching. Seek shelter. Co ty nie powiesz? Kurczę, nic nie widzę już teraz. No byłem w tym miejscu właśnie. No byłem w tym miejscu, no. Jak ja mam tutaj... Dobra. Jest zimno. Czy jeszcze ten... działa tu na to? Ten? Podnieś śnieg. Jakoś nie chcę wystrzelić ten gejzer. O, warunki się poprawiły? Nie, już nie. Wystrzel gejzer. Czy one nie działają w nocy? Działają w nocy, świetnie. Dobra, jeszcze raz pinglina wypuszczę tam, bo to chyba nie chodzi, może to chodziło tylko o to PDA. Może tylko chodziło o to PDA, ale wiecie co? Wypuszczę pinglina jeszcze raz. Się boję, że on straci... Aha, pić mi się chce, jeść mi się chce. Wejdź, zjedz sałateczkę. Napij się jeszcze wody. Świetnie. No i co? Jedziemy, pingwinku. Ty wziąłeś... No dobra, wziąłeś... już... PDA. Okej. Ale tam są jeszcze... No właśnie nie wiem, co tam dalej zrobić z tym. Nie wiem, co tam jest. Czy można zwiększyć zasięg pinglina? No nie mam pojęcia właśnie. Czy tu chyba chodziło tylko o to PDA, co? No jest magnetyt, mogę go sobie wziąć. To jeszcze jeden po drodze wiem, że był, ale... Może chodziło tylko o to PDA, no mam nadzieję. Kwarcu mam mało, to też sobie wezmę. No nic, dobra, no to chyba ten teren wydaje mi się, że mamy trochę zwiedzony. A no dobra, weź sobie od niego to, co tam ma. Weź go. Idź się ogrzej. Zerknijmy na mapkę. Słuchajcie, no dobra, byliśmy tutaj, widzieliśmy to. Byliśmy tutaj. No dobra, to te tereny chyba mamy zwiedzone, wydaje mi się. Tutaj jest jeszcze jakaś jaskinia. A może stąd... Bym do tej jaskini musiał się udać. Byłoby miło, nie? Zobaczyć, co tam się kryje. A więc musiałbym się wycofać. Mogę iść pieszo, mogę jechać z tą Foxem. Nie wiem, czemu więcej widzę, jak Snowfoxem, znaczy jak pieszo biegam. No dobra, tutaj są jaskinie różne. I tutaj nie wskoczę. O! No, aż niemożliwe, no dobra. Nie krzycz na mnie, Stalker. Co jest tu? Pingwiny. No tą drogę...
trochę znam. Tutaj są też stalkery. Możemy zejść tędy. I to jest tutaj, dobra. I od tej bazy dobra, teraz jestem przy tej bazie znowu, znaczy przy tej bazie, przy tym fragmencie. Zobaczmy, jestem tutaj. Jak tak się kieruję, to idąc tutaj, to są te jaskinie Stalkera przecież. Tak, to są te jaskinie, na których byłem. Dobra. Czyżbym miał wszystko ogarnięte w tym miejscu? Czy jeszcze coś mi się gdzieś ukrywa, ja nie wiem. No są te wszystkie jaskinie, gdzie Stalkery sobie mieszkają. No nie mam Prestona owocu, żeby go nakarmić. Dobra, to ja będę stąd wracał. Jeszcze raz. I polecę z powrotem do mojej bazy. Tutaj stąd właśnie przybyłem, też chodziłem. To są stalkery. O, a to jest kolejne miejsce na... No dobra. Na pęglina. No i co, mamy magnetyt znowu. Magnetyt i kwarc. Chyba tego już nie potrzebujemy tak naprawdę. Bo wszystko mamy. Wydaje mi się... Sorki, ale wydaje mi się, że to są miejsca, w które... No można wjeżdżać nim, ale tak naprawdę chyba nawet ujdzie, jak się nie wjedzie. Nic się nie stanie, ponieważ te miejsca to są takie już, no... Magnetyt mamy, kwarc można łatwo zdobyć. No nie wiem. No to daj mi to, co wziąłeś. Weź go. Snowfox. Ups, ajajajajajajaja. Nie no, już mamy ten teren, wydaje mi się, że jest zwiedzony, no. Chyba, że była po prostu coś... Znaczy w sensie, że nic już takiego nowszego, ciekawszego nie będzie. Jak takie rzeczy właśnie... Jak... Właśnie magnety, takie rzeczy. To już nie tutaj. Teraz trzeba lecieć w miejsca, gdzie nas goni ten skubaniec. Czemu nie chcesz ruszyć? No dobra, jedź. I później doładujemy się, napijemy, zregenerujemy chwilę i lecimy wtedy jeszcze raz w tereny, gdzie jest ten lewiatan. Ale zastanawiam się jedną rzecz. Jedna rzecz mnie zastanawia. Czy jak ja bym zamiast Snowfoxa bym wziął na przykład Prauna, co by się stało? Czy by też bym je gonił? Czy też bym je zwalał z niego? Czy bym mógł sobie go spokojnie ujeżdżać? Ale mam dziki pomysł. Złapać, normalnie jechać, iść tam, jak wyjdzie on, to skoczyć, złapać, przyczepić się do niego z tym spinaczkowym ramieniem i niech cię ciągnie, niech ją wyrzucić w powietrze. Juhu, zrobić. Co za dzikie pomysły. Dobra, teraz tak. Idziemy sobie odpocząć trochę. I ruszajmy Snowfoxem jeszcze raz w tereny, gdzie jest ten kurczę skubany lewiatan. Gdzie jest, nie wiem, czy to jest zachód już, czy dopiero był wschód niedawno, ale to już szybko leci czas. Dobra. Warunki pogodowe są gorsze. Chyba prowadzi nas dobre tereny już. Tu pamiętam, już mnie gonił ten skubaniec.
Teraz polecimy tędy. O właśnie. I tutaj widziałem już powoli te znaki. Źle skręciłem, ale spoko. Na razie mnie skubaniec nie goni. No właśnie. On jest skubany. Gdzie jest mój Snowfox? No i to znowu robię tą kółeczko, nie? Tych stalkerów tutaj nie ma. Są stalkery? Nie, nie ma. Się ciemno znowu robi. Gdzieś był zjazd na dół. Ja chyba źle tam skręciłem. Czy wjadę na moment tu? Wezmę sobie narzędzie naprawcze. Bo tutaj trafiłem już, chyba. Nie trafiłem tutaj, to jest to! Ale przypadek! Tutaj mogę przejść prawnem. No tak myślałem, że muszą być w końcu kostki jonowe do skanowania, no. Do wydobywania. Okej. Tu mamy kostki jonowe. Warto super wiedzieć. Możemy iść do góry jeszcze. Nie wiem, czy to jest to... To nie jest to. Bo ja nie wiem, gdzie jestem. Aha, jestem u góry. Czy jestem... To jest tylko w jednej z tych jaskiń jest... Dobra, myślałem... Tak się podnieciłem, że to już to, co ja chciałem. A tu się okazuje, że to tylko kostki jonowe. Chyba wolę, kurczę, bez Snowfoxa tutaj jeździć. A tam jest miejsce na... Dobra. Tam coś też jest. No to rzucamy pędlina. I lecimy zobaczyć, co tu jest. Pewnie kostka jonowa, widzę. To się przyda. I kwarc. Podjedziemy trochę dalej, ale tutaj już tylko widzę same kostki jonowe już. Same kwarce, jeszcze jedna kostka. To tą kostkę wezmę. No i tyle, dziękuję ci bardzo. Kwarców nie chcę. Ten teren na pewno trzeba dobrze zbadać. Okolice tego skubańca, bo... Tam coś zeskanowałem, ale ja nie wiem, czy to jest wszystko. Ja nie wiem, gdzie jest ta jaskinia. O! On tak, skubaniec. Jednak tam broni czegoś. Tam jest jakaś jaskinia. O, uciekaj. O, super, stalker. Czego bronisz, stalkerze? Ale skubaniec, no. No chodź. On broni tego. Czy tam jest miejsce z młodymi? Ale nie mogę go dziabnąć.
Czego on tu broni? Dobra. Sorki. Wiesz co? Nie podoba mi się. O, tam jest to zielone. Pewnie to nie jest, pewnie to są kostki, ale... Cholera jasna. Spadaj. O tym mówiłem. O tym mówiłem. Chociaż teraz mnie prowadzi w inne tereny. Gdzie on tak pędzi? Dokąd mnie ta jaskinia prowadzi? No, on wariuje dosyć. Tam jest wyjście. I tu jest koniec. Czy to jest tyle? Naprawdę, to wszystko na nic? Czy to są jego tereny, które on wyrzeźbił? To są te. Jak on wyrzeźbił to? Czy on zrobił te tunele? Kurczę, na to wygląda. Chociaż może nie. No i bez sensu, że tutaj wpadłem, bo teraz nie wiem, gdzie jestem. A, już wiem. Chyba. Tam w dole wszedłem. No dobra. Gdzie on wali? Co jest tam? Spotkam go tu? Tu byłem ostatnio. Biegałem. To są tunele przez niego wyżłobione. Pójdziemy w tą stronę. Nawet tu mnie skubaniec potrafi sięgnąć. O! A, to ciekawostka. Nie, tego się nie spodziewałem. Dobra, w drugą stronę. Są wyjścia z każdej strony. Tylko, że to idzie głębiej jeszcze. Okej. I co? Czekajcie. Tam jest obcych. Czy ja tam mogę wejść?
Artefakt, czy to obkablowanie? A, okablowanie obcych. A, to tyle. Myślałem, że coś ważniejszego. O ty! Skubańcu. Czekaj. Tak jakby on mi tam nie kazał dojść, ale ja tam już byłem. A i to, pamiętam, jak biegałem i tego szukałem. I tu gdzieś widziałem kolejne zielone światło, jak jest ta... Momencik, to zielone światło. Nie wiem, czy tam byłem, ale na razie nie chcę. Tutaj już nie ma tego zielonego światła, co wtedy było. On mi broni dostępu cały czas tam. Kurde, gdzie on skacze koło mnie? Spaduwa. O kurka. A, zdziabnął mnie jednak. O ty kurwa. Czy o dobra, tu teraz już ginę. Teraz już zaraz ginę. To znaczy, że tutaj jestem blisko. Może. Teraz możesz mi gonić. O kurka. Tam je nie chcę przepuścić. Jestem na górze. O ty skubańcu, nawet tu przyleciałeś? Ale ja tu byłem, to jestem zerwany. Kurde. Ach, nie mam pojęcia. Teren cały przeszukany. Może nie cały, ale... spory. No i to jest to miejsce, co ja widziałem. Aha, powinienem iść tam. I w dół. Ja to widziałem właśnie. Cholera wie, to jest też złe miejsce. Tam broni znowu czegoś. Skubańcu. Naprawdę strasznie. Słuchajcie, ja sobie zapamiętam jeszcze raz grę. Biorę Snow Foxa. Siadam i tam jadę. Bo ja coś tutaj, cały czas są te... O właśnie, i co teraz? Tam na górę? Czy tam w dół? Co ty? Nie wiem, w jakich terenach już jestem.
Kubańcu! Nie można go zeskanować? Mam wrażenie, że on mnie nie chciał na dół spuścić. No nic, no spróbuję. Jestem! Jestem! No w końcu! O Boże, w końcu! Dotarłem! O, to było straszne. Szmaragdy, to było straszne. Kostka. Ale to nie jest chyba jeszcze to miejsce, gdzie jest ten zamrożony lewiatan. Prawda? I co? Tu nic nie ma? Ja pierdzielę, cały ten wysiłek na nic. Część architekta, dobra, ważne jest to. Mamy to. Tkanki architekta. That is a rough way to go. Yes, I would not enjoy being crushed while mining iron cube components. The cold preserved the body well, but this isn't a big sample. Will it be enough? Our tissues are pluripotent, derived from the DNA of various species, capable of changing form as necessary. Ah, like stem cells. So, what prevents you from, I don't know, ending up with hooves where your eyelashes should go? That does not happen. At least not since the fourth iteration. Like stem... We scanned all the components we need to make a storage body. Are you excited? Using the chemical compounds available in your body, I am able to approximate what you might call cautious optimism. No dobra, on mówił stem cells. Stem cells, czyli komórki macierzyste, takie komórki, z których można, może wykształtować się praktycznie każdy organ, tak, jak się odpowiednio je potraktuje. Także no, ciekawe rzeczy, ciekawe rzeczy. No, biologia akurat nie jest mi zbytnio obca, więc... no dobra, słuchajcie, pierwszy raz w życiu używam tego. Uwaga, zaczynamy. Dobra, okej. No musi być teleportacja. No i brawo. Jestem u siebie. We have gathered the necessary components to begin constructing my body. Great. What's next? Let's get you out of my head. First, you must find the fabrication facility. It is concealed at some depths. Fabrication facility. So you planned on needing to make new bodies? It is a standard medical facility. A medical facility where you just replace your whole body when it wears out? Sounds a little beyond standard to me. Ours was a research mission of the highest importance. So, what were you, a scientist like me? I am a scientist now. So, what happened? Your team found the vaccine and then... Please, Robin, you have the components. Find the facility and construct the body. Okay, but don't think I don't notice you changing the topic. No dobra. Facility. To nie jest, to jest artefakt architektów, więc gdzie jest to facility? Gdzieś w głębinach. Ja podejrzewam, że jest też mowa tutaj o... Ja pamiętam, że tam, gdzie były te kryształy, tak? On mówi, że tam jest coś ważnego jeszcze. Być może tam jest właśnie głęboko jeszcze dalej jakiś magmowy biom, gdzie właśnie jest ta
Fabrication Facility, tak? No miejmy nadzieję. Dobra, moi drodzy, kochani, serdecznie Wam dziękuję za oglądanie tego materiału. Jeju, jaki on był długi i ekscytujący dla mnie. Dla Was pewnie będzie mniejszy, bo pewne potnę go dosyć mocno. Ale mi uprzykrzył życie ten lewiatan. Ale mi uprzykrzył życie, ale dobra, jesteśmy, mamy tkankę architekta, możemy budować jego ciało, musimy znaleźć tylko Fabrication Facility. Dobra, moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego materiału. Jeżeli się spodobało, no to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, serdecznie, jak zawsze, nieustannie dziękuję Wam za to. Trzymajcie się, do następnego odcinka. Pa, pa.